No i witajcie, drodzy widzowie, dlatego, że nagrywam wam drugi materiał dzisiaj, dlatego, że jutro wyjeżdżam na kilka dni. I dlatego robię film na zapas, żeby mieć na zapas film, jak mnie nie będzie. Więc dlatego rzucę wam dzisiaj dwa filmy na zapas i także... Przepraszam was, ale to resztki choroby. Więc tak. Drugi film i mecz, odcinek, jak to woli, jak ktoś chce to nazywać, to niech to nazywa. To też w ramach Ligi Mistrzów. Liverpool kontra Red Bull Salzburg. Właśnie 2 października odbędzie się ten mecz, więc biorę palec do ręki i rozpoczynamy spotkanie. Tak, teraz, a tu myślę, że właśnie wyjazdówki. I teraz tak, ustawienia gry na pewno zrobimy sobie 21. Bo nie wiem, o który będzie ten mecz. Nie wiem zresztą. Przeważnie to się o 21 odbywają. Chociaż zabijcie mnie, o który jest ten mecz, ale ważne, że ja sobie nagram o 21. O. I teraz tak. Składy są takie, jakie były podczas Ligi Mistrzów poprzednich spotkań. Teraz to już na pewno, bo Liverpool grał z Neapoli w takim składzie, a RB, nie wiem, nie pamiętam nic, a chyba z RB grało z Genkiem, chyba tak, z Genkiem, tak. W takim składzie jak teraz wygląda, więc ustawiłem takie zespoły, więc tak ustawię zespoły, jak były z poprzednich meczów. I nie ma co przedłużać. Przejdźmy sobie do rozgrywania meczu. Komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na spotkanie towarzyskie. Ciekawe, jak zaprezentują się oba zespoły. Bardzo długo wszyscy w Stanach Zjednoczonych byli przekonani, że piłka nożna w Ameryce pojawiła się w latach 60. XIX wieku na Ellis Island. Ale w roku 2013 badacze wykazali, że nastąpiło to wcześniej w Nowym Orlanie. Przybywali tam imigranci z Irlandii, Anglii, Szkocji, a także z Niemiec. Przywozili ze sobą zamiłowanie do kopania piłki i to podobno właśnie oni w tym mieście rozgrywali pierwsze mecze na amerykańskiej ziemi. W barwach Liverpoolu aż 127 spotkań rozegrał nasz były reprezentacyjny bramkarz Jerzy Dudek. Miał tam lepsze i gorsze chwile, ale kibice The Reds na zawsze zapamiętają jego fenomenalne interwencje z finału Pucharu Mistrzów. Tak, Jersey, jak na niego mówili, był tego dnia na ustach całej Europy. Stadion Sheffield Road jest trybuny zwanej The Kop, na której miejsca mają najwierniejsi fani zespołu. Nazwa trybuny nawiązuje do wzgórza, na którym zginęło wielu Liverpoolczyków podczas II wojny górskiej. Ma trochę miejsca na strzał. To jest właśnie to! To są te niepowtarzalne piłkarskie emocje! Niesamowite! Nie do uwierzenia, proszę państwa! Pierwsza okazja strzelecka w tym meczu i proszę, już mamy bramkę! Fantastyczna decyzja! Wniesił piłkę w dolny rogu bramki! Tak jak... Diva Elias...
prowadzi jak odpowie przeciwnik, który właśnie wznawia grę. Złe podanie i strata w środku pola. Henderson. Junuzowicz. André Ramalho. No, ładny przechwyt. Nie ma już szansy na gola. Mane. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Także futsal to mam dzisiaj. Czy utrzyma się przy piłce? Nie, jeden musi mieć to szybcie. Salah. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Roberto Firmino. No, no. I co? André Ramalho. Tak kombinujesz, kombinujesz, a przy kombinujesz. Roberto Firmino. Ale! Paul. Na to są okazje do strzału. Tak, mamy bramkę, proszę Państwa. Dla takich chwil ogląda się mecze. Tak się. Tak. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na ten bramkę. Pod poprzeczkę. On stał normalnie jak słów. No, przewaga zaczyna być widoczna. 2 do 0. On w ogóle bramka to się odskoczył dopiero w momencie, jak zamiast to widzieć, bo widziałem, że przez to się. No i strata piłki. Tak jak powiedziałem, jest to średnie piłkę. Nie, to kupuję nowe piłkę. Ależ woda nie jest okazja! Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Panie, będę kupował nowe kupy z tego względu, że ta jest dobra, a poza tym wiem, że już stara, ale to przynajmniej to mam licencjonowane zespoły. Wspaniale, brawa teraz dla obrońcy. Każdy w razie transferu to będą w każdej chwili porobić nowe. Roberto Firmino. A tam po prostu mogą być co sprawę schody już po transferach, ale co z tego, skoro nie wszystkie zespoły mają licencję. Taki odbył Juventus, nie ma tam licencji, tylko Montia Calcio i to już jest Van Dijk. Minus. Junuzowicz. Ma do kogo zagrać. Minus poza tym karne, to są tam strzelanie karnych i wolnych, to jest jakaś masakra. Bardzo dobry odbiór. Widziałem filmiki na YouTube, jak się strzela wolnej karny, było ekipa. Ło, rady. Musicie sobie to koniecznie obejrzeć. André Ramalho. Zespół traci piłkę. Dobra, dobra. Dobrze dograł. No, umiejętnie przejął teraz obrońca. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Dobra, taką lukę. Serio. Przejęcie i przy piłce Liverpool.
Andrew Robertson. Z tej pozycji może uderzyć. Bramka śpi, obrona tym bardziej. Kapitalnie to zrobił. Bramka, obrona śpi i tak dalej. Piękna indywidualna akcja. Wykorzystał błąd obrońcy, urwał się mu i wykorzystał sytuację. Fantastyczny pokaz umiejętności i kapitalne wykończenie. Obejrzyjmy tę bramkę ponownie z innego ujęcia kamery. Nie wiem, czy losy tego spotkania nie zostały już przesądzone. Jest... Nie, no to... 3-0. Dokładnie. Liverpool przejmuje piłkę. No znowu strzeli. Nie ma gola. No teraz to już się obudził, ale znowu zaspali, bo już obrona znowu zastąpała. Świetnie przewidział zagranie i przejął. Teraz czujny, ale... Ach, wydawało się, że jednak przejął. Junuzowicz. Odzyskali piłkę w środku pola. Tak się gra. Moje filmiki powinny być przykładem dla grających w rzeczywistości z tych zespołów właśnie, co są tutaj. Tych składów. Koniec pierwszej połowy, w której bramki strzela tylko jeden zespół. Jest 3-0. Wysokie prowadzenie po pierwszej połowie. Zupełnie zasłużone. Zaczynamy to drugą połowę. Spotkanie jest bardzo jednostronne. Zobaczymy, czy to się zmieni. Junuzowicz. Przejmuje piłkę na własnej połowie. Nie gra na tym zespole. Może tam to się nie rozumie. Nie gra się jeszcze raz. O, zrobię tak. Nagra wam jeszcze raz spotkanie. Po prostu odmienimy sobie rzeczywistość. Niech będzie się tam się składy chyba nie zgadzały. O, młody wani! Liverpool przy piłce. O, to są same wyrwani. O, teraz jestem w obroni. Z takiego bliska to w obroni. Z daleka im strzelał, to bym nie miał dużo do powiedzenia. O, to widzimy. Chociaż nie wiem, zostawię ten... Chociaż nie wiem, czy kasować ten punkt. Już jest na kanale. Co z tego można zrobić, nie zgadzamy. Roberto Firmino. Zastanowię się, idę wam uznać. Czy nagrać wam jeszcze raz? Przeciwnicy przejmują piłkę. No, bo wydajcie znać, czy mam nagrać jeszcze raz i już mam skończył film. Komentarze oczywiście dajcie znać, czy już mam skończył film, nagrać jeszcze raz. Łatwo, za łatwo. Realu z PSG, czy iść do przodu i nagrywać i nagrać dalsze spotkanie Ligi Mistrzów, bo to już to będzie na kanale. Świetnie, bo nasze wynikowi piłka. A bo wiecie co, nie dawajcie znać, no, ale nie wiem, sam nie wiem, co zdecydować. Chyba nagram wam to jeszcze raz po prostu, usunę. Po prostu, tamten film... Uderza! Zostawimy, o, inaczej, zostawimy. Tamten film jeszcze jeden nagramy o tej samej treści, tylko że... Liverpool wznowi od wrzutu załku. Nazwiemy to... Drugi, bo jedna się zmiana. O, tak. Nagramy drugi film o tej samej treści. To jest na Matrycie. I z innym tytułem. Jest szansa. Pięknie interweniuje. To wychalta w polu karnym, ale nie ma co się dziwić. Będzie to środkowanie za chwilę rzut rożnego. Piłka trafia do przeciwników. Z
Wspaniały odbiór, mają szansę zaskoczyć rywali. Szansa na ten strzał! Nie ma pola, piłka mija bramkę. Zobaczę, na pewno no, nagram jeszcze teraz to spotkanie, po prostu żeby sobie tak się pocieszyć, odmienić rzeczywistość. No dobrze teraz zagrał głową i nadal są w posiadaniu piłki. Takim składami jakie były podczas meczu oficjalnego na piłki rodzica, to było rozdawane. Także takimi składami ustawimy takie składy. Ale już niesamowite atak obrońcy. No, no bo... No i daje niebezpieczeństwo. Właśnie ustawimy na że składy i Real ma drugie takie spotkanie, ten co na kanale. Po prostu odmienimy sobie rzeczywistość. A co tam? Dla was wszystko, nie? Ja robię nic, po prostu stwierdziłem, że tak będzie ten fair play. Od rzutu z autu rozpoczną grę. No na pewno niektórzy z was tak lubią oglądać, więc dlatego... Dla was to zrobię. Więc... No. Nieudana próba. No i co? I co? I zatrzymałeś się i to jest piłka. Anderson. Przejęcie piłki pod własnym polem karnym, dobra interwencja. No. No ciekawe co powie teraz sędzia. A widzisz. Nie zawsze się opłaca. Miller. Dobry przechwyt, przejmuje teraz piłkę. O, tam jest parę. Ale ja mówię, ja nigdy nie lekceważę przeciwnika, jak to zrobił Junuzowicz. Właśnie Real. Uderzenie w stronę bramki. No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźny. To jest to, co w każdym momencie robi. Dobre przejęcie podania w środku pola. Wirtualny, wirtualna lekceważę przeciwnika. Nigdy. Dobrze, wygrał to stary. Dlatego ja nigdy nie lekceważę przeciwnika. I podchodzę do niego z szacunkiem i respektem, bo wiem, że można. Przeciwnicy przejęli. Można bardzo łatwo się zgubić z tym, że przeciwnik. A co o to? Zaraz pytamy za meczek. Właśnie, zaraz dokończymy. Zaraz pytamy za meczek. I co tutaj? Alison spawi to i pokazamy, aha. Właśnie to pokazał. Jeden przykład i jak lekceważył przeciwnika. No, ucieka obrońcy. Nigdy nie wolno tego robić. Może stąd strzela! Oj, tym strzałem postraszył gołębie na stadionie. No to co na razie... To się zemści. Liverpool spokojnie rozgrywa piłkę. Prowadzi wysoko. Ten mecz jest już w zasadzie rozstrzygnięty. To jest właśnie tak, że jeśli chcę lekceważyć przeciwnika, to jest niestety zawsze odwrotny efekt. I się przegrywa mecz, nawet remisuje mecz. A tak... Jak się podchodzi z wodną głową, że tak powiem, do przejęcia kupona, teraz oni mogą zaatakować. Z respektem. No, udało się przejąć. Jest wygrany. To pewnie większość z was zgodzi, że trzeba podchodzić z chłodnym umysłem na nas. Piękna interwencja. No i czekamy na wyśrodkowanie z rzutu rożnego. I żeby pozwoli, żeby... Pecha działa w górę po prostu. Nie ma grana, czy jeszcze go przegrać, albo nie zrobi sobie. I to w tym meczu i tam tyle. Do usłyszenia w następnych spotkaniach. Pamiętajcie o łapce w górę, jeżeli wam się spodobało. Łapka w górę, jeśli wam się spodobało. W komentarzach, suba z koleżkami. Do usłyszenia, ale godnie rzecz to jest przytrzymy się. Już. Oczywiste, kto prowadzi grę i narzuca tempo spotkania. Słyszymy się już niebawem, ale...
jak mówię, teraz na kilka dni wyjeżdżą, ale w poniedziałek już powinienem być, więc w poniedziałek na pewno się usłyszymy, więc pamiętajcie. Łapki w górę, suby z dzwoneczkami, komentarze, do usłyszenia, Areko 265. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Do zobaczenia, usłyszenia, cześć. O.